Nie dość, że skleruzy, to jeszcze świętoszki. Na koziorożca w seksie trzeba poczekać, ale warto. A to dlatego, że są wrażliwe na dotyk i gra wstępno przeciągają aż do 5 rana. Brawa na koziorożce, brawa. Żeby się zapewne narobić,
włosy, rozgląduj się po kobietach, wybierą takie, robi się, no im nie podobno i piją. I piją. I jak już mi się zaczyna podobać, kończę i na drogę. Jeszcze się nigdy nie narąbał od mnie, nigdy. Panowie, byście nie przyszli na tańce kiedykolwiek w lakierkach. Kurde, ja tak pod... Słuchaj, ja piszę w lakierkach, poprosił do tańca taką miniupa i wiecie jak to w tym tańcu mi lakierek nie wrzucą między jej nogi. Zaglądnął, potem a pani ma dzisiaj różowe majtki? Te dziobka czerwono, a skąd to pan wie? No proszę panią, wiem, ale nie powiem. No to ona w przerwie zamieniła te różowe na niebieskie. I o tym nie wiedząc, proszę do tańca, ale lakierek już tej strony, syn między nogi, zaglądał do drugiej. A teraz pani ma niebieskie majtki. To jest niemożliwe, skąd mam takie rzeczy mi? No to wiem, ale nie powiem. Ty ona chciała mnie załatwić, te nie instruktora chciała załatwić, do następnego tańca poszła bez. Ciągła majtole, poszła bez. I o tym nie wiedzą tańca, lakierek między nogi, zaglądał, do dłopie ronie, niech pani patrzy, nowe lakierki już dziura! Byście nie przyszli nigdy na tańce w muszce, na zabawę czy na wesele. Tyż mi się podpadł. Dwa małżeństwa zawsze chodzili razem na zabawy. Jeden przyszedł pod pindry, a drugi w muszce. Ten w tym większy tańczy, śpiewa, wypił se, a ten w tym muszce nie. Nie tańczy, nie pije, siedzi zły i ręką tak pod nosy ma go tam. W końcu ty nie wieczyło, a to ten, czemu ty tą ręką pod tym nosem tak ma poszło? Bo moja starość się kupiła nowe majtki. Ale to nie rozumiem, czemu ty z tego powodu ręką pod nosem ma poszło? Bo z tych starych już się ma nie ta puszka. Ale wiesz co, przełamał się. Kichnął się tam, ścierwał ta puszka, no i poszedł w tam. Oczywiście pierwszy ze żoną, drugi ze żoną od kumpla. Potańczył z nią, odprowadzał ją do stoła i kumplowi tak po cichu podał. Ty, Richard, ale ta twoja baba po tym czuć. A Richard taki oburzył i go, a twoja czuć przed tym i po tym. Także wiecie pani, jak się pije, jak się należy. Chciałbym teraz jeszcze coś w osobie powiedzieć, bo wszyscy gadają, ty pan no, czy śmierli instruktor nauki jazdy, czy to był taki fajer do serialu. No więc już mu wytłumaczę, rzeczywiście z zawodu, że nie instruktor nauki jazdy. Pełny zawód. Z wykształcenia jest nauczyciel. Co matko, ty wiesz co? Zielono. A ja zawsze wiedział, że ty mnie nie lubisz. Tak byś chciała wiedzieć, to nawet uczył. Ale ino w podstawówce i ino do czwartej klasy. Bo jakże się kapnął, że w piątej klasie wszystkie ucznie już są większe od niego, no nie wierzy studi, no. No widział, no to ja siadaj, nie zabawuj mnie. To ze wstydu musiał zostać instruktorem. I powiem mu, ale dobrze, że jest instruktor, a nie egzaminator. Bo jakby ja był egzaminator, to przy mnie te kamery musieliby zamontować i w aucie, i nie wykapsie. Pytają się ty, a ta blondyna coś to uczył, ta Asia naturalnie tak mówiliście, co na każdym ludzie tego ja ładyna. To blondyna, ta podkonia, skoro ty Grzegorz zdawał na te testy. No ludzie, ja bym mogła zdać testy, jak na 18 pytań, ona robiła 20 błędów. Ja to zrobiłem z po Katowicach, ulicach Liwicko, wiadomo, to kiedyś była Golgota, nie? Dziura, mało tego, Asia wieźmi, to na Berga, to na Polska, to na Drugi. A widzę, to są
to ludzie są sprawcy. Dobra, gościu są sprawca tłumacza. Berga, kamień. Bolsztajn, krawędźnik. Krawędźnik. A kulik? No to jest kulik. Kratka się kurwa. No. Ty i ta Asia jedzie, wiesz, po tym przeszkoda, a mnie to byłem w tym aucie. To Asia, uważaj, bo mi zadałem się na duma seci. A Asia był do czegoś, ale to co ja mam robić? Ja bym, Asiu, przeszkody na drodze trzeba omijać. To Asia ma drugi los, papiórek ominęła, a do budki wpierdoliła. Dzieci, nie słuchać! Przepraszam, ale widzicie, instruktor to jest taki stresujący zawód, że musiał ci Asi przychodzić. A jak to usłyszał biskup, a to może spędza, bo przecież dwa razy w miesiącu przychodzić i nie może przychodzić. I poszło, w telewizji poszło, co cię zapomniał dwa razy. Roznaku i roznaciu. A na drugi dzień kolejna. Ty już cały wystraszony podwójnie do koperty, a mój nie. Oto księdzowi, a wszystko do czegoś nie trzeba. Bo jakby taka blondyna chodziła do mnie na relikwie, to mnie już księdzy też nie ma. Zawsze tak się dzieje. Nie wiesz? No to tak trochę posłuchaj, a nie